Tomek, Paweł, Michał, Mateusz, Szymek i Dawid. Księżyc Gwiazda Busem Jazda, czyli 7-osobowa grupa zapaleńców, która wyrusza na podboje Europy w odrestaurowanym 32-letnim Volkswagenem Transporterem T3. Z chłopakami spotykamy się tuż przed wyjazdem i pytamy o szczegóły ich wyprawy. Zaczynamy od Niemiec, Holandia, Belgia, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Gibraltar i wracamy Hiszpania z powrotem. I Włochy, Monako, Austria, Czechy i Polska. Chcieliśmy być niezależni i kupiliśmy samochód. Pomysł w sumie zrodził się na imprezie i dość szybko go kupiliśmy. 2 tygodnie już mieliśmy samochód i zaczęliśmy myśleć, co dalej. Samochód kupiliśmy za 3000, ale dołożyliśmy do niego prawie 3 razy tyle. W trakcie wyprawy podróżnicy chcą promować Tarnów w całej Europie i zachęcić jak najwięcej osób do zwiedzania Tarnowa. Do tej inicjatywy włączył się Wydział Marki Miasta, który podróżnikom podarował gadżety związane z Tarnowem. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, od razu daję, żeby nie zapomniała. To jest patronat w środku, pozytywnie. I teraz tak, koszulki białe, bo 7, dobrze pamiętam, 7 osób. To jest świetny pomysł, że młodzi ludzie odważyli się wyruszyć w Europę, ale myślę, że spuścizna, jaką ma Tarnów, daje taki tytuł do tego, ponieważ tarnowianie na czele z hetmanem zawsze po Europie wędrowali, zresztą nie tylko po Europie. Młodym turystom życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że wszystko ułoży się zgodnie z założonym przez nich planem. My również przełączamy się do akcji. Relacje z Księżyc Gwiazda Busem Jazda tylko w tarwizja.pl.